Maciek, serio, rzuć nożem. Przerzuciłeś nożem. Maciek, nie masz noża. On nie ma noża, Krystian. Jaki co ten nie trafił? Z takiej odległości. No w tym trybie nie ma celownika, żeby nie było tak łatwo. Nie, jest celownik, tylko taki pizdu mały. Jeden nie umie rzucić tym nożem. A drugi po prostu go trafić. Ja pierdzielę. Kolejny odcinek. 6200 wyświetleń incoming. Jej. Ile? 6200? Skąd takie wyliczenia nagłe? Jestem mistrzem matematyki. Ja jestem parkurowcem. A kurna, przepraszam. Musimy rozwiązać tu pojedynek SpongeBobów. Już nie ma. Wszystko ok? Nie. Ty właśnie wsiąkniesz całą tutaj wodę. Moje. Chłopaki, nikt teraz tego nie znajdzie. Chłopaki, bo Krystian się troszkę źle poczuł, nie? Czekajcie. Za dużo wypiłem, może. Czekajcie. Daj mnie na ten fotelik, ja sobie odpocznę. Ale na fotelik, a nie na podłogę. Jak ty go niosłeś? Czekaj, poczekaj, za głowę. O! Nie no, cudowne. Weź dobra, ty, a gdzie jest ten kurczak? Oni i tak nie, kurczak, nie kurczak na wakacje w Bieszczady pojechał. No właśnie, on gdzieś jest sam. Mi się wydaje, że może być sus. No, cóż, jako jeden jestem daleko i jako jeden pojawiłem... Oni dalej męczą moje ciało biedne. I jako jeden stwierdziłem, że nie będę bezcześcił ciała innego, nie? Co tam? Maciek, ja to zrobiłem, żeby ten sobie siadł. Ej, chłopaki, któryś z was zacznie śmierdzieć niedługo, więc ja... Wiem. No właśnie. Ten, co nie chce bić... A co tu? Co ci się dzieje z twoim ogonem? czekaj, odetnę ci go. No, teraz już jest lepiej. I dobra, no, nie mogę go podnieść. Strzelaj w niego, Maciek! Jak nic z was broni nie ma, ukryłem ją. Debile, szukajcie tego... Gąbka. Powodzenia, wiem gdzie nie jest. Tu. Co tam powiesz, kolego? Co tam powiesz, kolego? Przekonaj mnie, żebym cię nie zabił. Rozkłuj gąbkę. Jakie tutaj są... Czy masz brudne naczynia? Dobra, przekonałeś mnie. Widzę, że ktoś tutaj przeszukiwał sobie dom. Cześć. Nie chcę zginąć. Widzę, że znalazłeś swoją szafę. Jak ją ocenisz? Nie podoba mi się. Mogę zrób ten... oprowadź mnie po tej szafie. Co tutaj się znajduje? To może cię oszczędzę. To są ubrania Lary. Nie spodobało mi się. Ja szukać... Ty szukać? Nawet nie wie czego... On nie wie czego szukać. On dosłownie nie wie czego szukać. Ja szukam broni. Taken. Tak? Bo broń ukryłeś, gdzie ją ukryłeś? Daleko. Nie no powiedz gdzie. Daleko głęboko. No dawaj. No, daleko głęboko. Gdzieś na szafie. Gdzie na szafie? Gdzieś na szafie. A, byłeś ale tam, Maciek. U góry czy na dole? Cześć. O nie, on wleciał dymą. Jak kopcięło w ziemię. Gdzie koledzy jesteście? Ja idę chyba do Hollywood. Idziesz do Hollywood? Chłopaki, chodźcie do hotelu! Zapraszam was do hotelu! Do hotelu! Którego hotelu? Są tutaj dwa. Pierwszy czy drugi? A ten... Ten duży. Zapraszam, panowie! Zapraszam was do mojego baru! Zapraszam, co podać pan? Zamknij mordę! W ogóle widział ktoś tutaj psa? Bo no jako jedyny. Jako jedyny jest tutaj nieobecny. Bracia nas obsługują. Dzień dobry, witamy u Diegosów. Jesteśmy. Weźcie ze stołek jakiś podstawczy, czy co? Siusiu mi się chce. No Maciek, zaprowadź pana do toalety, no. Dobra, siusiem się na pana i to wchłonie pan. Dlaczego pan jest skierny? Nie wiem, ja jestem, ja po prostu przybrałem to imię uciekając z Meksyku. Dobra sraka. O! O co? Trafiłem go przecież! Upuścił nóż. Nie możesz go podnieść? O, nie! Fuck! Zabiłem go się tak! Dzień dobry, ja jestem SpongeBob, nie Patryk. Patryk to mój tutaj lepszy przyjaciel. I gdzie on jest? Nie przyszedł ze mną. Rocky, uważaj, bo to Batman. Czasami się wypływa. I am Batman. Ja tam się trochę boję tego kurczaka. Żulu, jak sam jesteś żulem. Dobra, złażę. Chłopaki, chodźcie na plażę, pobawimy się. O, ja się pobawimy. Pobawimy się w zabawę, tu jest fajna zabawa. Chodźcie na molo. Dobrze. No, chodźcie, no. Czemu nie widzę twojej nazwy, Chaken? Chaken, chodź. Nie wiem, chodźcie musisz molo. Być blisko, jestem Zulu. Chłopaki, chodźcie na molo. Zulu jest. Wstajemy tutaj, a ale ja wiem, India kto jest.
Ale i... jego jest pół. Indi- a India wybierze mordercę. I to India. On jest Indią. Ja jestem mam... India. Jestem magnata. Nie mogę tego. Dobra, to ja mam pomysł. To ja sobie może gdzieś stanę tu, a wy jeszcze o tu stańcie. I o tutaj. I ja sobie zamknę oczy i będę machał kursorem i w końcu otworzę oczy. Ale chwila, że dwie tu? Tak mam to rozumieć? Nie, po każdej stronie. Ja tu na środku stanę. Dobra. I każdy po skrajnej stronie. Dobra, to wyłączam monitor, macham myszką. Ziu. Dobrze, że audio nie włączmy. Ale dostał nożem w tyłek. Ojoj. O, co mi się stało? Ej, czekaj, widać twój łeb. Nie widać mojego łba. Widać twój cień. Nie widać mojego cienia. Nie widzisz mnie, to tylko twoje zwidy, to tylko twoja wyobraźnia. Ja, mnie tu nie ma. Ja tu nie istnieję, kolego. Coś pomoże mi stać? Ja tu nie istnieję! I co teraz zrobisz? Nie masz noża? Co teraz zrobisz? Juliet kontra Żulu. Bum. Kurczak nas zabije. Ja jestem niewinny. Ja przyjechałem tutaj tylko w ramach biznesu. Jakiego biznesu? Chciałbyś opowiedzieć nam Chciałem wam zasponsorować KFC, nie? O, no i super. Z własnej kieszeni. Bo każdy musiałby iść za mną, a widzę, że tutaj... No ja nie wiem, gdzie jesteś. Na dachu. A, bo ja jestem... O, widzę cię, Czachen, zaprowadź wycieczkę do KFC. No teraz cię nie widzę, ale no. O czym tu gadacie? O pistolecie. Zagramy w kręgle. Kręgle. Pistoletem, kurwa. Czyli chyba dzieciak jest. Znowu ginę pierwszy, znowu nie będąc. W sensie, macie mentalność bakłaszana, kurwa. To na pewno byłeś ty. Stałeś za bardzo podejrzanie. Przepraszam. To gdzie było to KFC, Chaken? Tutaj, na stole. Patrz, jakie ładne hamburgery tutaj są. Dobra, poczekaj. Widzę, że niesiesz gąbkę do tego. Czekaj, bo kolega też chciał, on jest fanem KFC. Weź go usadź tutaj na tym krześle. Naprawdę nie ma pistoletu. Czekaj, bo kolega... Nawet nie wiesz, jak usiąść. Bo kolega nie umie usiąść, on jest trochę upośledzony, przepraszam. Najebany. Maciek, ja wiem, że tu po browarku, nie, ale... Czekaj, pomożesz mi, proszę? Bo się wyjadnie... Spróbuję. Czekaj, usadzę go z powrotem. No, daj mi go usadzić, a nie mnie bijesz, halo. Co to za zdrada? Ja chciałem przygotować kurczanka z KFC po prostu. Widziałem, jak zacząłeś kroić gąbkę, ty. A wiesz, czasem mam takie popędy. Dobra. Czekam. Proszę, ale mam ładną pościel, o kurde, czekam, panowie. Proszę. Patrz, jaka zajebista pościel. Siema, Maciek. O, a patrz, ten plakat. Kurna, jaki plakat piękny. Weź. O, siema. Pokaż mi swój nóż, pokaż mi swój nóż. Teraz muszę ci zaufam. Krzyknąć. O, dziękuję. Jak ja powiem kałabunga, ty krzyknie. Skąd ja wiedziałem? Chociaż weź moje zwłoki postaw na tej pościeli, proszę cię. A, umarłem, Rocky. Zajebali mnie z jako pierwszego. Tak nie wiem. O. Dobrze mi idzie. Dobrze ci idzie, jeszcze trochę i będę leżał na łóżku. Nie, dobra. Nie ma ich tu. Może w drugim. W apartamentu. Domu? O, dziękuję. O, siema. Proszę nie dotykać tutaj noża, znaczy tego pistoletu. Pod łóżko to ma iść. To była moja pamiątka. Wyrzucić. No zobacz, jaką mam ładną pościel, kurde. Mam się czym pochwalić. Czekaj, wytłumacz się z tego plakatu. O. I jeszcze się tego nie spodziewali, że morderca jest w tym domu. Nie, kurda! Już zaskoczyłem! Ja pierdzielę, czemu dwóch X-Rayów było? Zabiłeś swojego impostora. Uniform. Jestem. Quebec. Ja jestem papa. Mówcie mi papa Smurf od dzisiaj. Alfa, brawo. Albo papen. Siema, o, uniform. Czemu masz pistolet, a jesteś czerwony? Ale masz fajną zabawkę. Co? O, to kto to tam strzelał u góry? Ja nie wiem. O, widzisz, dobra, Maciek, to jest moja pościel tam. No dobra, z niej bardzo ale dumny. Jak coś mi zrobisz, to opowiem mamie. Chodź, odegramy... Dobrze, nie masz matki. Odegramy scenę z tyłemka. Daj, czekaj, chodźmy tam na górę z nimi. Stań tu na kamieniu. Gdzie na górę? A, tu. Odegramy scenę z Titanika. Gotowy jesteś? Dobra. Z Titanika. To się kameruje jak coś. Musisz muzykę, wiesz, tak zrobić taką... Oświetlenie. No. A potrzebujecie, żeby był pacynką? Tak, ale nie, ale musisz zaimprowizować, nie puszczać. Nie. Mogę jeszcze bardziej poprawić to, że będziesz mógł go wziąć w ręce. Ja myślę, że tak. To czekaj. Proszę chwilę poczekać, bo aktor nie... Momencik, bo aktor się na ebał. Zostaw to! Zostaw to!
No i nie będzie oświetlenia. Poczekaj, bo aktor się jeszcze... Już idę. Już ja zastąpię światło, bo światło was zdradziło. Już dawno utonął. O. Dobra. Światło. O, Maciek. Piękne, oceniam źle tą scenę. To było bardzo złe. Mogę zakończyć tą scenę, rzucając wszystkie zwłoki do wody. Czekaj, was będę... O! Nie mogę go wyciągnąć stąd, halo. Jak chłop w skale utknął. O, idealnie. I to już jest scena. Idealnie. Czekaj, trzeba zrobić zdjęć kilka. O, proszę bardzo. Porobione. Dobra, zajeb reżysera, czekaj. Tylko reżyser nie wie, gdzie jest pistolet. Haha, ja ale ty mam wiesz, pistolet. Gdzie masz nóż w kieszeni. Chodź na mnie, cwaniaku, dawaj. Dobra, mogę iść. No jesteś gotów, żebym cię zastrzelił? No dajesz, strzelaj. Już? Ty... Dobra, to poczekaj tu chwilę, okej? Okay? Gdzieś na dole. No czekam. Udaj, zrób takie pif i wiesz, że niby, no, może się nabierze. Pomogę, no. Okay? Jesteś gotów? Jestem gotów. Też. I to są kredyty filmu. Tak.